Cześć, Stan, Krzysiek, witam wszystkich bardzo serdecznie w odcinku informacyjnym odnośnie utworzenia gildii na Candy, mojego streamowania, no i grupy na Facebooku. Zaczynając od najważniejszego, gildię zamierzam utworzyć w piątek o godzinie 16, wtedy zacznie się ten wielki start. A więc jeśli chcielibyście wrócić do gry, zmienić serwer, bo nie wiem, na waszym nie macie z kim grać, albo chcielibyście po prostu pograć tutaj ze mną, no to serdecznie zapraszam. Oczywiście nikomu nie zabronię otworzyć konta wcześniej, ale myślę, że tak będzie ciekawie, będziecie mogli już na samym początku tworzyć takie małe grupki, party, już sobie pograć. I ci, którzy zamierzają właśnie wystartować o tej godzinie w piątek, to proponuję, żeby się ubrać właśnie tak jakoś na niebieskie kolotki postacie, a więc będziecie mogli się ładniej rozróżnić. Możliwe, żeby było lepiej, będzie już test, ale to się zobaczy. Jeśli będzie, to dodam odnośnie tego jakiś odcinek, a więc na pewno będziecie poinformowani. A jeśli nie będzie, no to widocznie będzie po prostu nieco później. Dobra, prośba była taka, żebyście oczywiście skorzystali z referinka, który będzie w opisie. To mi pomoże uzyskać ten recruiter outfit i addony do niego. Możliwe, że dla tych, którzy właśnie się z niego zarejestrują, będą jeszcze jakieś dodatkowe nagrody na start, bo przypominam, że oczywiście będę wam dawał takie itemki na początkujących i też nie na początkujących, jakieś lepsze, wiadomo, coś będzie. No i też taki bonusowy bonus od Tipsoftu to każdy chyba dostaje wtedy konia na tydzień, czy jakoś tak. Nie jestem pewien dokładnie, jak to działa, że to jest wtedy tylko, gdy kupicie paca, co jest coś podobne, ale nie wiem, możliwe, że nawet bez tego będziecie mieli na tydzień, tylko wiadomo, jeździć już można na nim poza Mrogardem. Z tego co zauważyłem, gdy się korzysta z tego linku, nie ma wyboru serwera, więc możliwe, że pierwszą postać utworzy wam na innym i będziecie musieli po prostu się zalogować i utworzyć nową, ale to kwestia chwili. Zresztą sami zobaczycie, ja z tego nie korzystałem, tylko ktoś, jeden z widzów mi to napisał i nie wiem, może ma rację. W opisie dla tych, którzy zdecydują się właśnie zagrać na Candy, będzie specjalna ankieta odnośnie wyboru profesji. Żebyście mieli po prostu wgląd na to, jak są rozłożone klasy u nas na Candy, czyli jeśli ktoś się decyduje tam na druida, to tam da głos, że będzie grał druidem, no i gdy już ktoś tam, ktoś osoba z kolei spojrzy na tą ankietę, to będzie mogła zobaczyć, jak jest to wszystko rozłożone, że zobaczy, jest bardzo mało paladynów, to może zrobię paladyna. Ale rzeczywiście przypominam, żebyście decydowali się na postać, raczej patrząc na to po prostu, kim wam będzie się najprzyjemniej grało i kto pasuje do waszego stylu gry. Mam nadzieję, że już z wyborem nie będzie mieli problemu ze względu właśnie na te cztery podatniki, które były właśnie miały wam pomóc w wyborze profesji, zanim wystartujecie na Candy. Co do nazwy Greedy, jeszcze się nie zastanawiałem, możliwe, że coś wykombinuję sam, ale jeśli chcecie, możecie już się napisać w komentarzu swoją propozycję. Jeśli ktoś już tam zobaczycie, że ktoś naprawdę fajną nazwę wymyślił, to możecie mu zostawić tę łapeczkę, żebym wiedział, która nazwa wam się najbardziej spodobała. No i wtedy już zdecyduję, jak ta gildia będzie się nazywała. Przypominam, że żeby dołączyć do gildii, no to najpierw musicie oczywiście otrzymać ode mnie zaproszenie, chociaż chyba można zgłosić, że chcecie się dołączyć. No i gildie są oczywiście na tb.com w zakładce guilds. I tam musicie znaleźć moją, będzie albo alfabetycznie, jeśli już będzie czterech wiceliderów, albo będzie po prostu na samym dole jako jedna z tych nowych gildii. Dobra, zanim przejdziemy do tematu streamów, chciałem bardzo pozdrowić jednego z moich widzów, nick w grze Aztek z The Gracz, który wysłał mi 250 tibie coinów, jest to pierwsza dotacja jaką otrzymałem. No i chodzi o sam pieniądz, bo wiadomo, można pójść do pracy i zarobić, albo nie wiem, idąc do sklepu po bułki znaleźć 50 zł. Ale jednak otrzymanie go właśnie za taką, powiedzmy, swego rodzaju pracę na YouTube to jest naprawdę przyjemne uczucie. No i tak się złożyło, że miałem okazję z nim dość sporo pograć, bo miał on podobny level do mojej paladynki, a więc sporo razem pochodziliśmy i wbiłem już na paladynce 46 poziom. No i właśnie pomógł mi on tutaj rozwiązać tą kwestię streamów, bo mój komputer niestety jest dość słaby, tak zresztą samo internet. I co prawda kombinowałem samemu, może jeszcze coś się udało ugrać, ale żeby no na pewno nie było problemów, pomyślałem, że on wspomniał, że streamował. To zrobił mi tak, że on odpali streama i ja będę na jego streamie razem z nim grał. Mam nadzieję, że taka forma
będzie Wam pasowała. No i pierwszy stream pojawi się w czwartek o godzinie 16, czyli równo 24 godziny przed utworzeniem gildii. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Przypominam, że liczę na Wasze wsparcie, no bo jednak ja jestem youtuberem, a nie streamerem. To jest zupełnie co innego, że wejdę na kompa, nagram jakiś odcinek przez 10 minut, a mnie uzyskamy zrobić stream 6 godziny. To naprawdę coś innego i cieszę się, że przynajmniej będę miał kompana do rozmowy, bo tak to mogłoby być ciężko. Ile będzie trwał stream, to się zobaczy. Wszystko zależy od Was, ile będzie ludzi, jak ja sobie ogólnie będę radził, jak to będzie szło, czy no ogólnie zobaczycie. I też od tego będzie zależało, czy po prostu streamy będą się dalej pojawiały. To jest, powiedzmy, taki swego rodzaju test. Odnośnie grupy na Facebooku, pewnie niektórzy z Was kojarzą, że była taka grupa Bolki spod Biedronki. Tworzyłem ją chyba z rok temu, no i złożyło się tak, że wtedy przestałem nagrywać na YouTube, przestałem grać w Tibie, przestałem właśnie dokonać tej grupy i nawet zapomniałem hasła do Facebooka. Później je jednak znalazłem, ale stwierdziłem, że jednak no nowa gildia, to zróbmy też właściwie nową grupę. Będziecie mogli tam dodawać różnego rodzaju screeny, robić jakieś memy, zadawać jakieś pytanka. Mam nadzieję, że to jakoś fajnie wyjdzie. I ta grupa, no odnośnie niej też się pewnie pojawi jakiś specjalny odcinek, tak samo jak w przypadku TS-a, albo po prostu, nie wiem, pod jakimś odcinkiem z jakiegoś ekspowiska będzie informacja odnośnie tej grupy. Dobra, podsumowując najważniejsze rzeczy, link do rejestracji w opisie i bardzo liczę, że się z niego zarejestrujecie. Będzie ta ankieta odnośnie profesji, żebyście mogli jakoś tam w miarę sobie składy porobić. TS także będzie, ale czy przed utworzeniem gildii, czy po, to się zobaczy. Stream, przypominam, czwartek 16, start. A jeszcze żebyście mogli oczywiście trafić na ten stream, żeby nie było, bo wiadomo, jednak na których jest mało widzów, to ciężko znaleźć, no to pewnie Wam podrzucę link na YouTubie, zanim on wystartuje jakoś trochę wcześniej. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych problemów oczywiście technicznych z tym streamem, to się jeszcze zobaczy. Wtedy to możliwe, żeby wystartował trochę później. O! Jedna rzecz zapomniałem. Moderatorzy. I na pewno mój brat będzie jednym z moderatorów, ale nie wiem, czy sam sobie poradzi, a więc możecie, jeśli ktoś jest chętny i akurat ma czas w tych godzinach i będzie oglądał tego streama, to może napisać mi na wiadomościach YouTube, tam jest taka zakładka informacja i tam jest wyślij wiadomość, to możecie napisać, jeśli chcielibyście zostać jednym z moderatorów. Zobaczymy, możliwe, że wejdzie się bez, ale to się wszystko okaże. No i nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę, bo to jest bardzo istotne, żeby jak najwięcej osób to zobaczyło odnośnie tego streama, odnośnie gildii i ogólnie odnośnie wszystkiego. Dobra, liczę, że pojawicie się na streamie i także, że jak najwięcej z Was wystartuje na Candy. Trzymajcie się, cześć!